Witam Was 6 stycznia, godzina 14 niemalże. Zaczynamy przegląd rynków i analizę techniczną. Dzisiaj trochę inaczej, możecie dostrzec pewne niedogodności tutaj z mojej strony, dlatego że pozwoliłem sobie na krótki wyjazd, tak żeby umysł odpoczął, umysł i ciało. No bo trading wymaga dużo, że tak powiem, odpoczynku po to, żeby później ciężko móc pracować, wytężać umysł, ale jestem co prawda w rozjazdach, całą drogę atakowały mnie spadki Bitcoina, ale to dobrze, nie stało się tutaj nic złego, porozmawiamy dzisiaj o tym, natomiast co w dzisiejszym nagraniu? W dzisiejszym nagraniu zaczniemy od informacji o podwyżce stóp procentowych, czwartej już z kolei, taka się pojawiła, zajrzymy też przy okazji do tego, jak się ma WIBOR, czy on idzie w parze z tymi podwyżkami, bo to tak naprawdę WIBOR bezpośrednio ma wpływ na wartość kredytu, nie same stopy procentowe, tylko WIBOR w zależności od tego, kto jak ma podpisaną umowę kredytową. WIBOR oczywiście plus marże banków. Później Bitcoin i co się tutaj dzieje, co tutaj się dzieje z tymi spadkami. I powiem Wam, że podjąłem decyzję, jakiej już dawno nie miałem, o zakupach spot. Także za chwilę o tym poopowiadam. Zajrzymy sobie do złota, które tutaj no, silny swing spadkowy, odbicie i znowu swing, czyli biją tutaj w dno. Za dno uważam linię trendu, zaraz o tym porozmawiamy. Popatrzymy sobie na indeksy, dlatego że ja już od jakiegoś czasu mówię, mam taką narrację cały czas za sobą, tak jak wcześniej miałem na przykład o alt season, że obowiązuje, później, że już przestał obowiązywać, że się zakończył. To moja ostatnia narracja to uznawanie Bitcoina jako rynku towarowego, zresztą to nie jest mój wymysł, tak się już przyjęło uważać. A w związku z tym korelacja z indeksami amerykańskimi, czyli widzicie, że tutaj indeksy amerykańskie notują spadki, to jest akurat Dow Jones, zajrzymy też do kilku innych i Bitcoin podąża idealnie swingiem, tak samo, jeżeli tam spadki, to tutaj też spadki. Dodatkowo spojrzymy sobie na układ w kryptowalucie AEW, która za chwilę będzie do zakupu moim zdaniem. I pewnie jeszcze kilka innych walorów się teraz tutaj znajdzie, natomiast jeszcze ich nie przygotowałem. Zobaczymy, co tutaj uda mi się wyłonić najciekawszego. Także zapraszam do dzisiejszego nagrania i zaczynamy. Ok, zaczynamy od informacji już właściwie sprzed kilku dni o kolejnej podwyżce stóp procentowych w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowych. Główna stopa NBP wzrosła o 50 punktów bazowych do 2,25. To już trochę zaczyna się robić nudne, prawda? Oni to podnoszą co chwila, właściwie czwarty miesiąc rzędu, czwarta podwyżka. Natomiast zastanawia mnie, i tu będę szukał odpowiedzi na pytanie, które jeszcze nie poznałem tej odpowiedzi. Może wy mi podpowiecie w komentarzach. Jeżeli macie pomysł, to napiszcie. Dlaczego Rada Polityki Pieniężnej stopy procentowe podnosi takimi małymi skokami w interwale, powiedzmy, jakimś tam czasowym? Czyli czwarta podwyżka, mamy 2,25. Dlaczego nie zrobili tego od razu na 2,25? Przecież inflacja bodajże za listopad była już w okolicach 7%, więc co to ma na celu, żeby w taki sposób się zachowywać? No i przy okazji zwróćcie uwagę, że spodziewamy się inflacji wyższej niż była wcześniej, czyli mieliśmy około 7%. Prognozy są takie, że już w pierwszym kwartale tego roku może pojawić się wartość dwucyfrowa, czyli nawet 10%. To trochę te stopy procentowe nie idą w ślad za inflacją, czyli inflacja nadal jest wyższa niż bierzemy kredyt. Oczywiście trzeba pamiętać, że kredyt to nie jest tylko stopa procentowa, czy właściwie WIBOR, i teraz przejdziemy do WIBOR-u, bo na wartościach WIBOR-u opierają się kredyty i tutaj trzeba zawsze być uważnym
na jaki wybór się decydujemy, czy miesięczny, 3-miesięczny, 6-miesięczny. Nie wiem, jak to nawet szczerze mówiąc teraz wygląda w przeważającej części. Na pewno biorąc dzisiaj kredyt, chyba opłacałoby się wziąć ten najdłuższy 6-miesięczny, żeby chociaż przytrzymać tą zmianę w warunkach umowy kredytowej o 6 miesięcy. Chociaż niekoniecznie, bo widzę, że jest najwyższy. Widzicie, 2,31 no, miesięczny, 2,59, 3 i 2,96 miesięczny. To na tych wartościach opierają się kredyty zaciągnięte w złotówkę. Oczywiście są to wartości, do których bank wylicza sobie marżę, więc w tej chwili to może nawet być zgodne z oficjalną inflacją, bo jeżeli taka marża wynosi około 3%, jest to dużo moim zdaniem, bo ja osobiście brałem kredyt, jak były wyższe stopy procentowe wcześniej i marże banków były niskie, to było 0,5%, także jeszcze takie rzeczy były możliwe, żeby mieć 0,5% marży. Dzisiaj to już jest około 3, no to mamy 3 plus niemalże 3 też daje około 6%, czyli jeszcze nie 7, ale mniej więcej zbliża się do inflacji. Pytanie, co będzie i czy w ogóle będzie tak, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe na tyle, żeby WIBOR wyrównał się z poziomem inflacji i wtedy do tego, jak doliczymy jeszcze 3%. No, trochę katastrofalna prognoza, no bo załóżmy 7% inflacji plus jeszcze 3% marży banku, to na dziś byłoby 10, a jak podniosą do 10 stopy, no to mogą być nawet 13. Wygląda to groźnie, słuchajcie. Wygląda to groźnie, zwłaszcza dla osób, które mają raty kredytowe wyliczone niemalże na swoje maksymalne osiągane dochody. Bo 13% to, wierzcie mi, to będzie bolesna podwyżka. A jeżeli dostaniemy kolejne podwyżki stóp procentowych, idąc w ślad za inflacją, to jest to możliwe. Ale dobra, wystarczy o tym. Przejdźmy już teraz do analizy. I zaczynamy od Bitcoina. Bitcoin, który wskazał nam tutaj w dniu wczorajszym, już rozmawialiśmy o tym, że w dniu wczorajszym w grupie mieliśmy wieczornego live'a i rozmawialiśmy, że testowanie tej zielonej linii, zobaczcie, ta zielona linia trendu, widzicie? Ta zielona linia trendu, która jest prowadzona już od dawna, właściwie od samego początku wzrostu, więc ona jest bardzo ważna dla wykresu i została zaktualizowana w pewnym momencie. Co zrobiła cena? Cena w dniu wczorajszym i przedwczorajszym testowała tę linię, ale po przebiciu, czyli te testy były od dołu. I to było zapowiedzią odbicia w dół. Oczywiście nikt nie znał siły tego odbicia, takiej prognozy nie znaliśmy, natomiast no, spodziewaliśmy się jeszcze tu w dniu wczorajszym spadków. Właściwie na bieżąco już wieczorem oglądaliśmy, jak ta cena sobie spada. Także to jest coś, czym warto się pochwalić, że te spadki na bieżąco udało się przewidzieć. Natomiast jeśli chodzi o wcześniejsze moje analizy, no to one dopuszczały zjazd pod ten dołek. Natomiast zjazd pod ten dołek odciągał w czasie, czy odwlekał w czasie powrót po odreagowanie do góry. I przyszło mi do głowy, że zachowam się teraz tutaj dość istotnie handlowo. Już Wam mówię, w jaki sposób istotnie handlowo się tutaj zachowam. Przeskoczyłem na wykres Bitcoina w indeksie. Przypominam, że prognoza moja wcześniejsza wzrostów tych odreagowujących była do żółtej strefy, a żółta strefa nie została osiągnięta. Może nie została osiągnięta na wszystkich rynkach, bo niektóre osiągnęły. Akurat Binance Futures osiągnął, ale pozostałe nie. Więc zakładam, że jeżeli większość nie osiągnęła, to żółta strefa ma jeszcze powody do tego, żeby cenę ciągnąć do góry. Stąd cały czas uważam, że odreagowanie tego ruchu powinno nastąpić, ale jeśli cena najpierw chce wybić ten dołek, a widzimy, że chce. Tu po drodze, oczywiście, jeszcze zanim przejdziemy do tego dołka, tutaj po drodze znajdują się takie istotne miejsca. Jednym z takich istotnych miejsc jest właśnie ten klin tutaj zniżkujący, który już wcześniej pozwalał na handel, wcześniej pozwalał na handel do góry. Teraz z tego klina odbywał się tutaj scalpingowy handel, czyli bardzo takie delikatne ruchy z tej krawędzi, prawie że niezauważalne, ale w niskich interwałach było to widać i można było handlować. Powrót do klina i teraz zwróćcie uwagę, że tutaj znowu klin działa wsparciem dla ceny. Jest to wsparcie słabe. Jest to wsparcie słabe, jeżeli to już cena wróciła, ale nie, uważam, że jest to wsparcie słabe, więc to, że widzimy to chwilowe zatrzymanie, to nie spodziewałbym się aż tak bardzo istotnych wzrostów. Natomiast istotne, słuchajcie, będzie pokonanie tego dołka, który był
4 grudnia zanotowany. Akurat wykres tutaj, indeks, który zbiera ze sobą w sobie wiele notowań, pokazuje, że ten dołek został już wybity. Także to trochę wzmacnia tutaj to wsparcie, które się stało. A więc podsumujmy jeszcze raz, ten dołek tutaj wzmacnia to wsparcie, które przed chwilą pokazałem. Jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz, bo widać tutaj dosyć silną reakcję zakupową. Dopiero na to zwróciłem uwagę, że jest tu dość silna reakcja zakupowa w tym miejscu. Więc nie ukrywam, że w handlu futures to już jest powód do dołączenia do takiej reakcji zakupowej. Czyli jeżeli tutaj jest reakcja zakupowa, to można rozważyć sytuację buy z tego miejsca z zabezpieczeniem stop loss gdzieś pod dołki, bo ktoś tu kupuje. Także mimo, że miejsce wcale nie jest szczególnie silne, to ktoś tutaj kupuje, a miejsce, które uznaję za silne, będzie wyraźnie pod dołkiem. Ale dlaczego uważam, że wyraźnie? Dlatego, że nie wszystkie rynki, a właściwie większość z nich jeszcze nie przebiła tego dołka. Także to raczej powinno powodować, że cena jeszcze zjedzie niżej. Zobaczcie, teraz jesteśmy na indeksie, dołek jest pokonany, ale zobaczmy na przykład, no Forex to w ogóle go nie widzi. Forex to tutaj ma normalny trend spadkowy, wcale nie było tego dołka, czyli tutaj sobie cena spada. I spadać może aż do wsparcia, o którym zaraz też porozmawiamy. Ale na przykład, zobaczcie, teraz jesteśmy na giełdzie Binance, ten dołek, już go tutaj zaznaczam. Ten dołek nie został jeszcze zaliczony, prawda? To jest jeden z przykładów. Binance Futures również nie został zaliczony. No i nieważne, możemy sobie biegać jeszcze po wielu, po prostu nie został zaliczony. Dlatego są powody do tego, żeby ten dołek zaliczyć, on jest istotny i przyszło mi do głowy, zresztą nie tylko mi, ale również osobom, z którymi handlujemy w grupie, żeby pod tym dołkiem wykonać sobie zakupy. Tutaj, pod tym dołkiem. I co te zakupy miałyby oznaczać? Czy te zakupy miałyby oznaczać, że to znaczy, że Bitcoin już w tej chwili to będzie notował te nie wiadomo jakie wyniki, pojedzie po szczyt i tak dalej? Nie. Słuchajcie, tylko, no ja się nastawiam osobiście na zakupy z tej przestrzeni tylko na ruch odreagowujący do góry. Te zakupy będą zakupami fizycznymi, a to z tego powodu, że pod tym dołkiem nie ma precyzyjnego miejsca na dołączenie do wzrostów, czyli tu nie ma precyzji. Powiem więcej, to jest taka przestrzeń na wykresie, która nawet nie tylko nie ma precyzji, ale ale uwaga, i teraz powiem coś bardzo ważnego. Będę chciał zobaczyć, że pod tym dołkiem układają się zakupy, duże zakupy, czyli będę obserwował to, co się wydarzy pod tym dołkiem w ujęciu pojawienia się formacji wzrostów i jakiegoś procesu akumulacji i tak dalej, zleceń i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to się pojawi pod dołkiem, to będzie to warunkowało moje zakupy fizyczne spot. Przypominam, te zakupy spot są po to, żeby zarobić tylko na ruchu odreagowującym, to po pierwsze. Po drugie, zakupy spot są też dlatego, że miejsce jest niewystarczająco techniczne na precyzyjne wejście, a zatem jestem w stanie pozwolić sobie na to, żeby jeśli one się nie powiodą, czyli okaże się, że Jurek kupi pod dołkiem, a cena mimo jego zakupów zjedzie niżej, to te zakupy spot to dla mnie oznaczają bezpieczeństwo, czyli zakup fizycznego Bitcoina, ja będę w stanie przeczekać sobie ten ruch i poczekać na powrót, żeby ewentualnie wyjść na zero lub z niewielkim zyskiem z tego. W przypadku rynku futures to tak raczej nie działa. Tam albo zyskujesz, albo tracisz od razu. Więc tak ten Bitcoin tu wygląda, ale powtarzam, najpierw chciałbym zobaczyć, że tu się dzieje coś ciekawego i nie uważam, że to jest jakiś super ekstra atrakcyjny ruch, po prostu robimy to, bo trzeba jakoś zarabiać, a docelowo, aha, jeszcze też nie powiedziałem bardzo ważnej strategicznej rzeczy, to będzie tylko część mojego kapitału. To nie jest wejście all-in, czyli to, co ja sprzedałem tutaj, skeszowałem tego Bitcoina, to nie jest, ten kapitał nie będzie tu włożony w całości. Ten kapitał będzie grzecznie sobie czekał na analizę długoterminową, a długoterminowa analiza mówi, że spotykamy się z ceną, ja bym tego sobie życzył oczywiście i to będzie dla mnie dobre miejsce do zakupów, poniżej tych dołków z 30 tysięcy dolarów. Jeżeli tam cena dotrze, to ja wtedy będę myślał na poważnie o zakupie Bitcoina. To jest bardziej takie
hobbystyczny zakup, żeby coś tutaj sobie na tym uhandlować, tak bym to nazwał. Także tak sobie tutaj widzę Bitcoina. No i oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że spadki Bitcoina są skorelowane z indeksami, nawet ze złotem, zaraz Wam to pokażę. Ok, złoto, jesteśmy na wykresie złota i zwróćcie uwagę, korelacja jeśli chodzi o spadki Bitcoina i złota, złoto jedzie w dół, czyli mamy nastroje na rynkach towarowych, ale widać, że i w niektórych surowcach prospadkowe. Natomiast dlaczego warto o tym złocie teraz chwilę porozmawiać? No bo złoto jedzie w dół i wychodzi pod linię trendu. To, że ono wychodzi pod linię trendu, to jeszcze nie jest jakaś wielka tragedia, bo wychodziło i wcześniej, zobaczcie, tutaj też mieliśmy wyjście pod linię trendu, ale wróciło, prawda? Więc tragedią będzie dopiero, jeżeli tu się cena zacznie zamykać i nawet interwał dzienny mógłby być niewystarczający, być może tygodniowy, czyli poczekajmy, poobserwujmy, jak to się będzie prezentowało w poniedziałek, ta świeca. Bo dajmy szansę jeszcze złotu, jeżeli wróci dynamicznie nad linię, to znaczy, że mieliśmy fałszywe wybicie i nic się złego nie dzieje. Ale jeśli nie wróci dynamicznie nad linię i to się nie wydarzy do poniedziałku, no to może się okazać, że całe miejsce tutaj zakupowe zostanie rozbite właśnie spadkami i trzeba będzie na rynku złota szukać nowych okazji, jeśli chodzi o handel taki powiedzmy krótkoterminowy, no bo długoterminowy, no to trzeba na wykres w interwale długoterminowym patrzeć, czyli przez pryzmat długoterminowy trzeba patrzeć w taki sposób. W taki sposób, prawda? Trend wzrostowy obowiązuje, trend wzrostowy obowiązuje. Jesteśmy po korekcie. To, czy ta korekta już się skończyła, czy nie, to nawet jeżeli nie mamy racji, zawsze jest lepiej kupić po korekcie, najwyżej się pogłębi i wróci do trendu, niż w trakcie impulsu i później przeżywać tę korektę od początku, te spadki i tą stratę na kapitale. Więc zachowania inwestycyjne, długoterminowe, moim zdaniem, to są poprawne, zakupowe. No, gorzej z handlem krótkoterminowym, bo zamknięcie się tutaj świecy może spowodować, że stracimy tu pozycje zakupowe z tego dołka. Także, ale mądry trader wie, że bez względu na to, jak już dobrze założy wejście, to powinien wiedzieć, że po drodze należy sobie zyski realizować. Wtedy taki strzał w dół nie boli. Nawet jeżeli jest wbrew naszym założeniom i analizie, cena spada, a my już wychodzimy z mniejszym zyskiem niż prognozowaliśmy, ale z zyskiem. To jest bardzo ważne. Dobrze, założenia były ataku na szczyt, bo tak chciał Fed. Fed powiedział, że utrzymujemy trendy i mimo, że wielu inwestorów utrzymujemy trendy, nie powiedział, Fed nie powiedział utrzymujemy trendy, Fed powiedział utrzymujemy stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale dla inwestorów w wolnym tłumaczeniu to oznaczało, że utrzymujemy trendy, a jak utrzymujemy trendy, to jedziemy po szczyt. No i ten szczyt został tutaj osiągnięty. Dostaliśmy ATH na indeksach, natomiast tak zrobiła większość, no bo część inwestorów, zwłaszcza tych takich moim zdaniem bardziej zapobiegawczych, zdaje sobie sprawę, że to co mówi Fed to jedno, a to co za chwilę się wydarzy na rynkach to drugie i te stopy zostaną podniesione, zobaczymy jak wtedy rynki zareagują, być może tłum zareaguje wtedy dużymi spadkami, a smart money sprzedając gdzieś w wierzchołkach będą mówili, że są zwycięzcami. W każdym bądź razie dość silne i dynamiczne spadki i to właściwie te spadki na indeksach zapoczątkowały, czy były odzwierciedleniem, spadki Bitcoina były odzwierciedleniem indeksów. Już wczoraj oglądaliśmy sobie S&P, on pierwszy zareagował spadkami. Nawet udało się w dniu wczorajszym wyznaczyć strefę z zakresem minimalnym do spadków. To była ta żółta strefa, kiedy cena sobie spadała, no i okazuje się, że dzisiaj faktycznie spotkaliśmy się z tą strefą. Cena się tu zatrzymała, no i zobaczymy co dalej, jakiś może ruch odreagowujący przed dalszymi spadkami. Nie oceniam sytuacji, w tej chwili zależało mi tylko na tym, żeby pokazać Wam zależność tego co się dzieje i ta narracja u mnie obowiązuje, że zachowanie indeksów odzwierciedla zachowanie tłumu jako globalnego społeczeństwa inwestycyjnego. I to zachowanie przekłada się bezpośrednio na zachowanie Bitcoina, a Bitcoin tak naprawdę łamie lub potwierdza analizy Bitcoin, altcoinów, czyli jeżeli one są zgodne z ruchem Bitcoina, to potwierdza, jeżeli jakiś altcoin jest przeciwny do, słuchajcie, jest przeciwny do analizy do tego, co robi Bitcoin, czyli ja zakładam wzrosty, a Bitcoin spada, to w altcoinie wzrosty też raczej nie mają szansy na powodzenie. Zresztą tak też było w kryptowalucie,
jakiej? CVC. No właśnie, tutaj CVC akurat jeszcze ta analiza długoterminowa się utrzymuje, no bo cena po prostu wróciła do poziomów zakupowych. No ale nie takie było zadanie. Cena miała stąd strzelić do góry. Strzeliła, ale miała strzelić jeszcze bardziej. Natomiast w międzyczasie pojawiła się analiza. Analiza bardzo lokalna i wewnętrzna. O tutaj. To było kolejne miejsce do zakupów. Teraz zmniejszyłem interwał. Zmieniłem wykres i zmniejszyłem interwał na 15-minutowy. Tutaj tym swingiem cena miała dotrzeć do żółtej strefy, najpierw do niebieskiego poziomu, to się nie udało. Potem do żółtej strefy i uderzyć do góry. I uderzyło. Trafiło na pierwsze pole podażowe, przestrzeń podażową, którą mogło CVC spokojnie pokonać, bo to było silne miejsce do zakupów. No ale w tym czasie mieliśmy zapoczątkowane spadki Bitcoina i ta strefa podażowa zadziałała właśnie tak. Czyli tu już tych zakupów już nie ma, to już jest nieaktualne. Dobra, ale pokazałem Wam CVC, które już mamy za sobą tak naprawdę, więc pokażę Wam AEW, właściwie to też nie jest mój autorski wymysł, to Karol wczoraj na live nam to pokazał, przypomniał, zaprezentował. No i okazuje się, że kryptowaluta AEW ma bardzo fajny układ prowzrostowy z przestrzenią pomiędzy 202 a 210 zakupową, przy czym krawędź tutaj 210 wydawałaby się najsilniejsza do zakupów, z założeniem stop lossa poniżej 200 tetherów. No i to wygląda dobrze. Wygląda to dobrze, wygląda to obiecująco. Jest to zgodne z wszystkimi zasadami, których używam. Natomiast no właśnie, jeśli Bitcoin nie wystartuje, a będzie chciał robić spadki, to i ta przestrzeń zakupowa zostanie rozjechana niestety. Jeśli Bitcoin przynajmniej zatrzyma się na chwilę, na jakiś czas, no to jest szansa, że ten strzał stąd wystąpi. Tak to wygląda. Zerknijmy jeszcze na dominację Bitcoina. Interwał dzienny. Właściwie nic ciekawego się tu nie dzieje. Mamy pewnego rodzaju ruch do góry, widzimy zielone świeczki, ale to nie jest nic specjalnego, nic imponującego i nic, co można byłoby uznać za jakieś strategiczne zachowanie. Tak to w tej chwili wygląda. I na koniec jeszcze, bo myślę, że to nagranie powinno dzisiaj być krótsze, nie wiem, jak mi to system pociągnie, żeby to złożyć w wersję w warunkach mobilnych, o tak to nazwijmy. Na koniec jeszcze krótkie spojrzenie na coin paprikę. Zobaczmy, co tu ostatnia doba pokazała. Jeśli chodzi o zwycięzców, to właściwie nie ma takich. Jeżeli uznać, że zwycięzcą jest ktoś, kto praktycznie, czy walor, w którym praktycznie cena nie uległa zmianie, a poza tym zwróćcie uwagę, że nie uległy zmianie, co to się w ogóle wyświetla, stablecoiny tak naprawdę, widzicie? USD Coin, Binance, BUSD, USDT. Także nie zwracamy uwagi na to, bo to nie są walory, w których handlujemy. Więc można powiedzieć, że można to podzielić na walory, które były najmniej dotknięte kryzysem Bitcoina, w cudzysłowie nazwijmy to. Jak Chainlink, jak NER, jak XLM. No i te, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem Bitcoina. Jak LRC, AXS, bardzo się cieszę, słuchajcie, jak ja widzę takie walory jak LRC i AXS, które spadają, gdzie prognozowałem spadki i one są w tej chwili dwucyfrowe, czyli spadają bardziej niż inne kryptowaluty. Dlaczego? Bo wcześniej zaliczyły pionowe wzrosty, więc tu się realizują scenariusze, o których mówiłem, że to musi runąć do samego dna. I nawet chyba już nie ma potrzeby, żebym zaglądał na te wykresy, po prostu wiem, że to się tam dzieje. Kadena wczoraj analizowana też po swingu do góry, czyli najbardziej spadają walory, które zaliczyły największe wzrosty. I w ogóle powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że ja cały czas próbuję handlować i handluję w rynku futures. To jak sobie zrobiłem wczoraj takie podsumowujące spojrzenie na swoje pozycje, to okazuje się, że tam istnieją tylko praktycznie jeszcze shorty prowadzone. Natomiast każdy możliwy handel long do góry albo został zamknięty, albo został wybity, albo został stracony na stop lossie. I jedyny wniosek, jaki mi się nasuwa do głowy z tego właśnie, to taki, że
W takim układzie chyba jesteśmy w trendzie wzrostowym, spadkowym. Jesteśmy w trendzie spadkowym. Jest to kolejne potwierdzenie trendu spadkowego, no bo jeżeli utrzymują się już bardzo długo pozycje shortowe, mam ich trochę, łącznie z XRP jeszcze, które ostatnio wam pokazywałem, a pozycje long nie wytrzymują, no to trzeba sobie tutaj jakiś wniosek z tego wyciągnąć. I wniosek jest taki, że trend spadkowy obowiązuje. Także myślę, że jeszcze długo nie będzie nic takiego ciekawego, na co chcielibyście liczyć, co chcielibyście ode mnie usłyszeć, że o, teraz już super, jedziemy po ATH i tak dalej. Nic z tego. Co nie wyklucza się zachowań takich, że w międzyczasie w tych wewnętrznych zachowaniach ceny, które się pojawiają na wykresie, można znaleźć jakieś ruchy, które przy użyciu dźwigni mogłyby dać jeszcze zyskać i zarobić. I to jest praca tradera i ja się tym zajmuję niemalże każdego dnia, ale już dzisiaj nie będę się tym zajmował. Jeszcze trochę słońca jest, a śnieg pada właśnie w tej chwili, że widzę, że nie wiem jak u Was to wygląda, ale w tej chwili w Zakopanem pruszy śnieg, więc jest iście zimowa pogoda. Za chwilę w plener, trochę odpocząć. Wam też tego życzę, udanego weekendu. Widzimy i słyszymy się po weekendzie. Pozdrawiam, cześć.